Źle się czuję. Relaks. Już nie mam siły wstać, tak naprawdę. Nie mówiliście mi, że z nim jest tak źle. No bo wcześniej nie było aż tak źle. Całe ciało mnie boli. Wszystko mnie boli. Boże, Smolaks. Ale nie mamy żadnego antidotum, nie nic. Konrad powiedział, że musimy zebrać jakąś czaszkę czarną. No, musimy pójść do Netheru. Zaraz, czekaj. Do fortecy netherowej? Tak. Czemu wy po nią nie idziecie? Tylko tutaj stoicie. No bo martwimy się o ciebie, nie chcemy, żebyś się przemienił. Tak boli. Czuję, jakby mój organizm sam siebie zjadał od środka. To samo mówił Jakub. To samo, ale to... Ale on sami nie możemy go tak zostawić. Słuchajcie, my musimy go zamknąć w celi. Nie, tylko nie to. Ja, jeśli mogę i mogę was prosić, ten ostatni czas chciałbym spędzić z wami. Bo i tak to się nie uda tego zrobić, tego eliksiru. To jest super niebezpieczne. Proszę, pozwólcie mi na to. No, pozwólcie mu, no, on jest taki... Ale Emilia, to jest niebezpieczne. To zagraża naszemu życiu. A jeżeli nas dziabnie, a jeżeli on tą chorobę przeniesie, nie wiem, na pigliny? A pamiętacie, jak Jakub szybko mówił, a potem zamienił się w zombiego tak szybko? Tylko, że Jakub był blady, a ja jeszcze nie jestem blady, Lufer. Jeszcze? A jak zrobisz się nagle blady i bo nagle właśnie się zmienisz? Nie, to trwało, to u niego trwało, więc jeśli już będzie ze mną naprawdę źle... No w sumie u niego trwało dwa dni. No to odstawicie mnie, proszę. Poczekaj, ja ich przekonam, chodźcie. Chodźcie tu. Emilia, no nie możemy ryzykować. Ale skąd wiesz, że to nie są ostatnie chwile, Emilia, kiedy jest to normalny? Jest za duże ryzyko. Jeżeli tą chorobę jeszcze przeniesie na pigliny, to my jej nie wyplenimy. Albo chociażby na, nie wiem, na kurczaki, jak będziemy przychodzić obok? To pójdziemy do Netheru bez niego. Ktoś zostanie z nim. Poprosimy jakiegoś gracza, albo pójdzie do domku Jakuba, tam gdzie Jakub też się przemienił. No nie możemy ryzykować. Nie, ja w ogóle się na to nie zgadzam. To jest jego możliwa ostatnia prośba i ja chcę ją spełnić. Dobra, ale ty będziesz miała go pod muszką. Okej. Okay. O, cześć! O, cześć! To twój kolega zwariował, to reszty! Todat? Tak, nie wiem jak mu tam było. Mobat? Podat? Todat, mnie nie nazywaj, no co zrobił? On zaczął budować pomnik swój w moim domu, w moim bunkrze. No, ja cię musiałem cały to... Wszystko to... Dobra, pożegnajmy się ze Smolaksem, zanim się zamieni, dobra? Tak, powiedzmy mu wszystko, co chcecie powiedzieć. My go kochamy, lubimy i w ogóle. Dobra, ja pierwszy się odważę. Smolaks? Tak? Smolaks, pamiętasz jak byliśmy w kopalni i powiedziałem, że znalazłem diamenty? Pamiętam. To co nie z fortuną wykopałem je z litaczem. Boże, ty twardy. Przepraszam, no. No teraz. No tak, użyty. Dobrze. Smolaks, pamiętasz jak się spotkaliśmy w Gdańsku, co nie? Pamiętam. I pamiętasz jak ty się źle czułeś, a ja zamiast jakkolwiek ci pomóc, zrobiłem z tobą selfie, kiedy ty żygałeś do kibla? Tak. To świetnie, jest na Instagramie. No nie. Jezus, Natek. Co? Dlaczego? No musiałem o tym powiedzieć. Smolaks, ja też ci muszę coś powiedzieć razem z Martyną. Co takiego? Ale ty musisz wstać. Dasz radę? Postaram się. Ja się przywitam z widzami. Chodź. Hej, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Luferkolandii na naszym kanale. Jeżeli chcecie, żeby Smolaks przeżył, jeżeli chcecie, żebyśmy, kochani, zrobili wywar, dzięki któremu wyleczymy wszystkie zombie na naszym serwerze, wszystkich naszych przyjaciół, to zostawcie po dzisiejszym odcinkiem 7000 łapek w górę. Jeżeli zostawicie te 7000 łapek w górę, to w sobotę zrobimy live'a z ekipą Luffy Cufi Pro, która przyjedzie do mnie. Dokładnie tak. Tak, więc zostawcie teraz 7000 łapek w górę w tym miejscu, a jeżeli chcecie zostać wylosowani na naszą serię, to zasubskrybujcie właśnie tutaj kanał, zostawcie dzwona, zostawcie łapki w górę, o której wam mówiłem i napiszcie komentarz: Lufer, musicie uratować Smolaksa! To przypniemy wam serducho, przypniemy. Ale to o co wam chodzi? Pamiętasz jak ci mówiliśmy o tym, że powiemy ci to w poniedziałek? No, to właśnie to, więc chodź Smolaks, chodź. Ej, to idę.
ludzie z live'a będą widzieli. Ty, Mati, wie po części, Martyna wie. To możesz mi powiedzieć? Chodź, ja ci powiem i coś pokażę. Ale ja już go widziałem. Chodź. Najpierw pokażę wam, widzowie i ekipa, co się zmieniło właśnie w tym miejscu, bo właśnie tutaj wybudowałem, dokończyłem, słuchajcie, magazyn i zmieniłem ty troszkę pomieszczenie. Chodźcie, patrzcie tutaj. Fajnie, nie? Fajnie. Nie kapie nam z dachu, wszędzie jest stone. Tutaj troszeczkę się zmniejszyło. Dlaczego nie ma smokerów i blast? Nie wiem, nie umiem tego budować, ale patrzcie. Natyk. I patrzcie, tutaj jest stone. Patrzcie, widzicie? Aha. Jest stone i tak dalej. Dobra, Martyna, Smolax, stań tutaj. Martyna, widzę twój uśmiech, bo jesteśmy na kamerkach i się widzimy. Ale się stresuję, nie wiem dlaczego. Górna skrzynka i ja ci powiem, kiedy masz to pokazać, dobra? Okej, okay, ale mam to... A dostałaś achievement. Załóż. No to mówiłem. No. Okej. Okay. Ale to co, tylko zabrałeś IMC, nie? Tak. Ale to jest oszukiwanie gry. Ale bez problemu, ja też mam. Ja ej! Tak mam. Jaki ładny! Ej, what the fuck? Ja też mam! Co? No, skąd ty masz? A, no tak. Zabrał Martynie. Dobra, widzowie, troszeczkę się zmieniło i patrzcie, jaki ja mam level. Dzisiaj oficjalnie wbijam setny level w Minecrafcie. Trwało, słuchajcie, to... Chcę achievement. Trwało to, kochani, ponad 60 odcinków. 60 odcinków trwało to, że chciałem, moim marzeniem było wbicie setnego levela. Nie udawało się to. Powiększyłem cmentarz i dokończyłem go na live'ie. I to są wszystkie moje levele, kiedy chciałem wbić setny level. Miałem 32, 47, 52, 40, 51, 41, 31, 5. No i tutaj miał być tutaj będzie nagrobek na mój setny level. Bo jaki mam plan? Mam plan sobie zenchantować wszystko na maksa, a jak będę miał jakieś 80, 75, to po prostu zabiję się. Skoczę do kurczaków, kochani, i tam zostanie mój level, ktoś sobie go podniesie i tak dalej. A teraz, właśnie teraz, rozmnożę kurczaki, albo pozabijam je i będę miał setny level. Ekipa, słuchajcie. Na 3. Nie! Nie! Boże! No Natek! 2! No nie! 3! Nie pozwolimy ci! No nie! Nie mam mowy! No weźcie, ogarnijcie! Ogarnijcie! No ogarnij! Martyna! Martyna, proszę! No Natek! Dzbanie, głupi! Wszystkie latają! No weźcie go! Nie ma pata! No Martyna! Ja wiem, jak też płata! Bronicie jak mogę! Nie! Ja się przyszło! No nie! Jest! Dobra, stop! Mam setny! Nie, stop! Natek, mówię stop już 30 raz! Stop! Co ty kurczak robi? Stop! Jeden setny level! Nie wiem to, no kurde! Teraz będziesz mógł spać. Setny level! Jest! Nie zabijajcie mnie, proszę! Ej, serio, Jezus! Nie, kurczaki tak! Dobra, kurczaki możemy zabijać! Możemy zabić wszystkie kurczaki! Mogę naprawdę zabić kurczaki? Tak! Jezus! Lufer, ja mam pomysł! Pójdziemy do tego netheru, najpierw musimy zdobyć netherite. Netherite? A do czego? Netherite się nie pali w lawie. No i co w związku z tym? Broja. To proszę! Netherite'owa. O co? Będę miał w końcu coś lepszego niż Pajkaczu. Wy wiecie, ile on ma, słuchajcie, zbrojek? Pójdziemy dzisiaj do domku Pajkaczego. Do zombiego, który jest poza granicami serwera. Możemy tam wbijać. Wow, wbiłam 7 level. Ja 15. Wiecie, kto mnie wczoraj zabił, jak wbiłam 5? Luferek. Ja nie. Ej, dzisiaj jeszcze pokażemy wam, widzowie, klasztor Emilii. To nie jest klasztor. To jest kościół. To nie jest kościół. Katedra. Nie, to jest dom. Bazylika. Smolax, myślałem, że będziesz zdenerwowany. Słuchajcie, on na live... Nie, bo on się tego domyślał, więc... On, słuchajcie, przez 4 godziny szukał elytry. Bo jest inny sposób niż zabicie smoka, chyba End City musiał znaleźć. Tak. I zrobił kilka kółek w End City i no, my się tak z Martyną brektaliśmy, umieraliśmy. A on taką reakcję! No to myślałem się, ja myślałem, że on wkurzony będzie. No bo nie wiem. To, że ja się domyślam, no to czemu mam być zły? Ja to jestem zdziwiony, że masz nadal jajko na głowie.
Mam nadal jajko na głowie i to jajko zostanie, jeżeli każdy z was napisze komentarz Lufer zostaw jajko. Napiszcie, napiszcie. Zadać głupio z tym. Ej, zobaczcie ile kurczaków Martynie przyszło. Dzięki, dzięki temu. Mam więcej. Jeszcze tutaj to. Jeszcze się przepalają. Ej, ja nie wierzę, że mam ten setny level. Weź mi, nie, bo jestem wkurzony, że nie udało mi się, serio. Jestem tak na siebie wkurzony. Ej, Natek, jakbyś mnie zabił z tym setnym levelem, to patrzcie, jaki ładny kościół. To przysięgasz, że co? Przysięgasz? No jakbyś mnie wtedy zabił, jak rozumiem, teraz to nie byłoby na takim poziomie, bo teraz muszę jeszcze sobie zaenchantować rzeczy, później sobie zginę z jakimś 85. Ej, ale w ogóle fajna wieża tutaj jest. No, ta wieża jest świetna. Taka fajna jest ta wieża kościelna. Tak tutaj tylko dzwonu nie ma. Trzeba tutaj dzwon postawić. Co? Mogłeś go zabić. Ej, ale dzwon by serio tam pasował teraz, tak? Serio. Nie, tu nie będzie tam dzwon. Patrzcie, tutaj ksiądz odprawia mszę. Tutaj ludzie siadają. W tym o miejscu. Zamiast lampy. Ja nie denerwuj się. Ja widzę jej twarz. O, tutaj organista śpi. Tutaj organista dzwoni dzwonem kościelnym, a organista gra właśnie tutaj. Tutaj też, słuchajcie, będą organy. Ej, Emilia, rozwaliłem. Co? Rozwaliłem ci jedno to. Ona jest taka wkurzona, ona by tak się patrzy. Ja powiem, że jest ładne. Emilia! Emilia! Czekaj, powiem ci plusy! Będziesz mieszkać z organistą, pomyśl o plusach, organista, twój kolega, żartowałem. Nasz kolega. Żartowałem, już wróciło tam. Ej! Uh-oh. Słuchaj, wszystko okej? Tak, wszystko okej. Ej, bo to jakieś pyłki lecą, ja stąd idę. Co to za pyłki? No bo tu z kwiatka. Dobra, czyli tak, dzisiaj idziemy do Netheru. Co musimy zrobić? Najlepiej to jakby jedna nie osoba wiem, poszła... Ja nie wiem, czy jestem przygotowana do tego, bo ja mam strasznie słabe zbrojki i... Ja pójdę z Natkiem i z Sytmatim, a ty się, Emilia, zaopiekujesz z Molaxem, dobra? Tak, okay. Martyna, też chcesz się zaopiekować z Molaxem? Tak. Dobra, my z chłopakami pójdziemy, a teraz idziemy wylosować widza. Rytuał wylosowanego widza, kochani, i idziemy po tą czaszkę. Dobra, mam zbrojkę Protection 3, Unbreaking 3, Protection 3, tylko mam sobie buciki, ale ja teraz to tylko diamentami, kochani widzowie, naprawię. Ej, pożyczycie diamenty? Już mamy w skrzyni. Tylko 11. No. Ja wcale nie wykopałem dwóch staków, nie, wcale. Ty kiedy? Nie, wcale. Ty, Maciej, ja sobą mieszkam, weź mi zrób seta. Dobra, pyk. Wiesz co, tam w magazynie. I jeszcze buciki. Tylko nie wiem, czy nie zrobić lepszych bucików. Chyba zrobię lepsze buciki. Co masz na butach? Protection 2. Łap. Po co mi żelaki? No, pamiątka po mnie. Przepalcie to. Ej, gdzie są moje dzie? Ej, gdzie są diamenty? Ej! Luferek właśnie zabrał wszystko. Ej! Natek! Ej! Bunkrze! Fire Protection 3, co? No to dobrze, Fire, do Netheru. No to możesz połączyć te buty przeciw ze sobą. Fire Protection 3 i Unbreaking 3. No to połącz te buty, które masz ze swojej i z tamtymi. No da się tak? Nie wiesz, że da się a łączyć jakie on ma buty? Nie, mam Protection 2, Fire Protection i Unbreaking 3. A nie, przejdzie jeden enchant. No to próbujemy, tylko jak to zrobić? Dajcie mi dementy, daj mi dementy. No w kowadle. Tu obok leżą. Ale tylko jeden mam. No, kowadle. Mati, daj mi. No diamenty daj! W kowadle! Co w kowadle? No łączę się w kowadle. Ale daj mi diamenty, bo muszę najpierw naprawić! Nie! Nie musisz! Aha! Protection 2, Unbreaking 3. No nie. A na odwrót możesz też mieć. Wtedy może być mniej leveli. To chyba wolę mieć Protection, Fire Protection 3 i Unbreaking 3. Dobra, jeszcze hełm. Daj mi diamenty, Tytmati. Patek mam. Nie mam! No daj! No nie mam! No daj! No nie mam! No daj! Nie mam! No wcale nie masz! O nie, mam lazuryt! Łap diamenty! Diamenty daj! No nie mam! To może tylko przyniósł całą zbroję, no daj! Tak. Bezki tu nie ma! Patrz, kto ma! Diamenty daj! Nie mam przy sobie! No to mówiłeś, że wykopałeś dwa staki! Tak, są w magazynie! No nie ma ich! U mnie w magazynie! To lecimy! Boże święty! No co będziesz mu kradł diamenty? Co to ma się znaczyć? Ej, Emilia! To, że jest mokrą babą z jeziora, a mokre a baby z jeziora zawsze pomagają! Zakradziesz się z ban na serwerze, czytałam regulamin dzisiaj! A nie możesz odpajkać się go zbroi pożyczyć? No nie! Bo on nie żyje teoretycznie. Zostawisz mu notatkę! Ty tu mieszkasz? Ty, Mati? Nie
Nie, to już mój bunkier. Ma różowe łóżko. Bo ktoś mi wysadził chałupę. Ale duży ten magazyn. On ci aż tak wziął tych diamentów. Ej! Nie tak! 49. To dużo mu zabrałeś. To zupełnie co innego. Ale na setnie 20 coś. Ale ja tylko... A jakby ktoś mu coś zabrał, to by był taki krzyk. O, jakby Emilia nie wybudowała klasztoru. To byłby, ty, byłaby ja taka msza. Nie cisnę, o co ci chodzi? No nie, co to teraz robisz? No ja tylko powiedziałam tylko prawdę. Byś krzyczał jakby... Boxa, lol. No przecież był jeszcze, w NCT. Jeszcze mieczor. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Radości. Chłopaki, czy wy chcecie... Czy wy chcecie iść w subfulce tak diamentowych? Tak. Protection 3, Respiration 3. Dobra, jest git. Przypominam, że idziemy do Netheru. Ej, ojciec, mi też możesz enchantować? Mogę. O, i który masz level teraz? 88. Przypominam, że idziemy do Netheru. No i co w związku z tym? A masz coś złotego na sobie? Na to! O, ty teraz te złote buciki. Złote buciki. Lepiej chyba hełm, bo Respiration to jest oddychanie pod wodą, więc chyba... Poczekaj, bo ja nie mam za mało miejsca na wszystko. Wydaje mi się, że lepiej jakbyś zrobił sobie hełm złoty, bo masz na butach Fire Protection, a do Netheru to raczej idealnie. Sharpness 3, Knockback 2, dobra. To jest taki słaby miecz, więc tego wywalam. No ja mogę wziąć, ja nie mam miecza. Nie. Ej, daj mi! Nie! Ile tych kotów tu jest? Jezus. Dobra, mam 15 poziom, to sobie jakoś... Ej, to zrobisz? Hełm zenchantuję. No tak, zrobię, zenchantuję wam wszystko. Nie opłaca się. O! No właśnie. 15. Ja mam 85 stary, poczekaj, ja ci wszystko zrobię. Po co mi złoty hełm na 30? Ej, zenchantuj mi buty, Luferek. Respiration 3, Unbreaking 3. A zenchantuję ci buty, ale muszę jeszcze raz hełm zrobić, bo giga słaby mi wyszedł. A nie, patrz. Ma ktoś diamentowy, taki, który nie używa. Ej, masz ten hełm? Patrz, co? Weź go, patrz. Co? Chodź. A to w ogóle ja rozumiem, że od pajka, to sobie można tutaj. Tak wszystko brać, bo wszyscy mówią, no weź sobie... O lol, dzięki Natek. Nie wiedziałem. Nie wierzę przecież. Protection 4, Unbreaking 3. Dobra. O, teraz łap. Podnie. Dobra, pyk. Protection 3, Unbreaking 3, łap. O, klata. Unbreaking 3, Protection 3. No a hełm nie chcesz mieć złotego? Będę mieć też. On się wykorzystuje, żeby mieć set. Aqua Affinity Fire Protection 4, Unbreaking 3. A co to znaczy Aqua Oddychanie pod wodą? Łap? No nie. To jest wydajność pod wodą. Możesz sobie pod wodą szybciej kopać. Unbreaking 3. Okej, łap. Bane of Arthropods, Looting i Unbreaking, ale ciulowy. Looting? Co robi Looting? Looting jest dobry na czarne szkiety właśnie. Death Strider, Fire Protection, Unbreaking 3. O, dobre buty, Death Strider, podwodne podmienie. Ej, to. Mogę mieć sobie jeszcze ostatnią prośbę? No. Możesz mi połączyć dwa miecze? Dobra, mam 58 level, wszystko na miałem setny. Odrzutowiec nazwał mnie. Fire Aspect, Knockback, Mending, Unbreaking 3, Bane of Arthropods, Looting 3. Jaki potężny. Ej. Dara, mam 29 level. Dobra, idzie. Już, no. Chciałem zapytać, czy mi kilo zrobi. To idę szybko sobie ten, wbić level. Ej, Mati, masz może innego diamenta? Nie mam. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jaki mieliście maksymalny level na Minecraftie. Jestem ciekaw. Od razu teraz wylosujemy widza. Ej, zróbcie marchewki złote. Dwie marchewki złote i będzie rytuał wylosowanego widza. Ej, patrzcie! O, Vista. Vista wróciła. Co? Vista wróciła. Co? Gdzie? Jest na kopule? No. Kochani, uwaga! Rytuał wylosowanego widza! A wy, jeżeli chcecie dołączyć na serwer, subskrybujcie właśnie tutaj kanał. No dajcie suba, dajcie. Zostawcie dzwona i napiszcie... Napiszcie komentarz do losowania! Apokalipsa zombie! To przypnę wam serce. To jest komentarz do losowania. Nadal jest apokalipsa zombie. Woda! Ej! Woda? Nie! Nie, słuchajcie, idziemy szybko pod ten... Do tafli wody. Ostatnio jak z Martyną losowaliśmy widza obok pand, to... What the fuck, ty był domek ostatnio. No był domek. To tutaj, słuchajcie, to razem z Martyną zrozumieliśmy, że jak jeszcze widzowie nie lecą, to muszę iść jak najszybciej do wody. I wtedy oni na 1000% wpadną do tej wody. Czemu tu jest napisany prezent dla Lufa przez L? No właśnie, co się zastanawia. Ooo! Czekamy na widza. I jak leci ten widz, czy nie? Nie widzę! Właśnie nie! Ja też nie widzę! Nie widzę. What the fuck? Czemu jestem niewidzialny? Niewidzialny. Widzisz się. Widzisz się. Ale nie widziałem się. Ale widzisz się. Widzisz. Widziałem się.
Widzisz? Widzisz. A! Leci! Pada! Tutaj! Gul! Tu! Siema! What the fuck? Siema. Wygląda jak ja. Dzień dobry, ja jestem Dzień dobry, jestem Lufer. Jak cię zwał? Pablo. Dzień dobry, Pablo. Ale kozacki masz skin. Smolak, co ty robisz? Hej, jestem Smolak. Cześć. Smolak, nie podchodź do niego, jesteś zarażony, wypadź stamtąd. Ej, delfin! Dzień dobry, Pablo, chodź do nas. Chodź. Wychodzimy z wody. I to jest 200 IQ pomysł, że ja muszę zawsze być obok wody, to wtedy widzowie nie będą umierali tak jak ostatnio. Zając życie, następnym razem to spadnie na ziemię. Oni akurat z nieba spadają, tego nie potrafię zrozumieć. Nie. Mają wyrosnąć z ziemi? Tak. To jest jak rzut w Fortnite, chodźcie. Ej, ale Fortnite jest teraz ciulowy, widzowie. Jak można wyłączyć budowanie? Właśnie coś jest zmienionego, coś się dzieje w końcu, ciekawe. Jest to co innego, ale ciężko się ale gra. Ale to ma też tylko na 9 dni podobno. Ale nie! Kto tego nie ściął? Koinspekt. W ogóle Pablo, przywitaj, tutaj jest Emilia. Cześć, dzień dobry. Tutaj. Cześć. What the fuck? Tutaj jest Neteo. Hej. Tutaj jest mokra baba z jeziora. Ej, możesz już legalnie zabić Luferka, bo już nie ma tego levela. I tylko spróbuj! Masz mi odejść potem swoje rzeczy, jak mnie zabijesz. Ja sam powiedziałeś, że chcesz umrzeć. No ale tak, ale jak myślałem, że będę miał jakieś 80, a nie 27, teraz ten level może tu zostać. Pablo, chcesz z nami pójść do Neteru? Co? Damy zbrojkę, chodź Pablo. Jakuż czego? Ja przetopiłem tą modnatkę. Co zrobiłeś? Przetopiłem. Jak? No tą żelazną, jego starą. Da się przetopić i zrobić z tego żelazo? No tak. Co? Tak. Jakich rzeczy się dowiaduję? Ja tego nie wiedziałam. No robi się smrotki żelaza wtedy. No. Smrotki. Smrotki żelaza. Ojej. Pasuje to do ciebie, Smolax. Może gdzieś tu jest jakaś zbroja. Bo gdzie ty masz swoją? Wiecie co? Ja mam pomysł. Ulfer, czy to na pewno dobry pomysł, że znowu pożyczamy od Pajkaczego rzeczy? Tak. Wiecie, że jak on do nas wróci, to będzie wkurzony? Nie. Będzie na pewno. Będzie. Nie. Będzie, on sobie już odsetki liczy. Słuchajcie, widzowie, zanim pójdziemy do Neteru, pójdziemy jeszcze pokazać wam kryjówkę Jakuba, którą zrobił. Bo był na serwerze konkurs, żeby zrobić najlepszą kryjówkę. Najlepszy pokój, który jest ukryty. Jakub po prostu przeszedł wszystkie oczekiwania. Idziemy na dół, weźmy zbrojkę no, dla Pabla. Ładnie w ogóle. Bardzo ładnie. A skąd ten makwart? Wieśniak. Zobaczcie, gdzie to jest. Tutaj. To jest normalne, okej. Okay. Ale tutaj! Mending, Protection 4, Unbreaking 3. What the fuck? Widzicie to? On jest jakimś gigakoksem. Topiowo item jak nic. Myślicie, że się zorientuję, jak podmienię jedną zbrojkę? Ale musi być... No nie, no widać to. Nie widać. What the? Co? O! Skąd on to ma? A tam jeszcze wyżej same na prawej. On ma wieśniaki, bo słychać. Co tu się dzieje? Pajkaczu, naucz mnie grać w Minecrafta. Ale on jest zombie. Tu jest chyba no to jak już ożyje. On ma za 24 emeraldy od wieśniaka, siekierę, wydajność 2 i silk touch. Ja cię chyca, ten chłop jest mistrzem Minecrafta. Mistrzem Minecrafta. Dobra, weźcie... Bo tu ma kolejny mending za 20 emeraldy. Dobra, weźcie zbrojkę, Tepati, daj zbrojkę Pablowi i miecz. Łapaj Pablo. To czekaj, ale który mam mu dać? Łapaj. On już mu dał chyba, dałeś mu? Miecz dałem, ale teraz tylko daj zbrojki. Ale całą enchantowaną? Ta, no tylko jedną zbrojkę i ten, i hełm i tak dalej. A teraz idziemy do Jakuba. Uwaga, nowy dzwonek Jakuba. Never gonna get you out, never gonna... Dobra, zapraszam. No i gdzie jest? Musisz się znaleźć w tym domku skrytkę. A jaka jest nagroda? Ja wiem. Ale ty nie, jak na pewno wiesz? A, ja też wiem, przecież mi pokazywał. Pokazywał wam? No. Ale ja nie wiem. No tutaj się przełącza pajchę. O co się spali, chcę ja zobaczę. No to se kliknij ją, ale to jest ciężkie. To jest fajne. Ja przez 10 minut szukałem tej skrytki. Ale gdzie to jest? Pod skrzynką. 30 sekund. What? Pod skrzynką, no. Ja tu nie widzę. Trzeba naprawdę dobrze trafić. O, widzicie, tu jest dziura. Jest! O! I mamy skrytkę. Ale kozak, co nie? A jak wyjść? No właśnie tutaj trzeba jeszcze raz tak zrobić. No. A tak co ty robisz? Nie wyjdziecie już! Ej! Dobra, ja jestem gotowy, a wy? Gotowy. Ja gotowy. Uważajcie na siebie. Dobra, wchodzę. To samo chciałem powiedzieć.
Złota rzecz na Pablo! O, dobrze, dobrze, dobrze. Natek, ty też! Ja mam! No nie masz! A nie ale na sobie, ma przy sobie. A, dobra. Emilia, jak Smalax będzie chciał się zamienić, to od razu pamiętaj, musisz go zabić. Okej. Okay. Dasz radę? Chyba. To ja lecę. Pablo, widzimy się w Nederze. Okej. Okay. A wy widzowie, zostawcie teraz łapkę w górę, jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili ten wywar, który Todat nam powiedział, żebyśmy zrobili. Gdzie jesteście, chłopaki? Tu. Na górze. Tu, Lufer za tobą. Tu! Gdzie? Tu, dostaję przed... O, okej. Okay. Chodź, Pablo. Idziemy, widzowie. Co musimy zrobić? Musimy znaleźć twierdzę. Tak. I co musimy zabić? Czarnego szkieleta. Ja cię kręcę, a trudne to będzie? Niezbyt, choć trudniejsze będą blazy. Blazy? A one tam są, tak? Ale będzie jeden plus, będziemy mogli przez to, że będziemy mieli blazy, będzie paliwo do statywu alchemicznego. O, dobra. Jakich ja się rzeczy dowiaduję w tym Minecrafcie. Kochani, ja nigdy w życiu nie enchantowałem sam. Nie! Mati, nie denerwuj się. Bo zaraz tam pójdę sam. Nigdy w życiu, kochani, nie enchantowałem sobie rzeczy w Minecrafcie. Co my szukamy? Ja się nie znam na Nederze. Nederowej. Nie bastionu. To jest bastion jeszcze typu chyba mieszkalnego, jakby pamięć nie mieszkalnego? To tam można mieszkać? Nie, tam jest dużo piglinów. O nie? Mi się źle kojarzy. Pigliny to chyba te, które na hita zabijają. Nie. Jeszcze są ten. Oho, tutaj trzeba ostrożnie. Nie możemy tego okraść, no patrzcie! Nie! Chcesz walczyć z brutalami? No! To są brutale? No na dystans, Mati! Tak, na dystans. To są brutale? Brutale to są takie pigliny, które... Nie ważne, czy masz coś złotego, one i tak cię zaatakują. A ja wiem jakie, one mają takie uszy. Tak, oni mają siekierę. Siekiera motyka, bastian małe, Pablo szybciej. Także nie idziemy do bastionu, bastion sobie omijamy. Natek, ty masz wodę w ręce, wiesz, że woda ci nic nie da, bo ona wyparuje? Wiem, ale tak zawsze jestem przygotowany. A wracając, możemy zahaczyć? Nie. W ogóle możemy teraz pokazać o innej rzeczy? Nie, to nie jest bastion. Jaka rzecz? O czym jaka rzecz? Zauważyliście, że pomiędzy moją dawną mamą a Smolaxem, no wiecie, jest coś takiego, no wiecie, że on i ona... A, no to tak, ja to zauważyłem już też. Dawno, ale że Emilia tak się na niego patrzy i już w ogóle zapomniała o mnie i nie rozmawia o mnie, w sensie nie chce ze mną kontynuować tematu związku mojego i wow! O, dostałeś level za to. Za co? Za myślałem, że za rozmawianie o Smolaxie i... Nie. I... A! O! Dlatego... Urbu! Dobra. Mówiłem, chcesz wodę? Tak, chcę wodę. Dlatego to nas, kochani, dziwi troszeczkę. W sumie fajnie jakby byli razem. Nie widzę zainteresowania od strony Smolaxa, ale od strony Emilii widzę. A wy jak to widzicie, chłopaki? Nie wiem, mam Endermana. Kochani, zeswatajcie kogoś z Natkiem. Macie tutaj listę wszystkich graczy, możecie sobie... O, mama jest na serwerze. Możecie sobie zeswatać Natka za kogokolwiek dziewczyną, jaka tutaj jest. Z mamą. No chyba cię coś boli. No szybciej, Mati! Szybciej! No kop szybciej! A Lufer kopie. No szybciej! Mati, a bastion był obok nas, a ty go przekapiłeś. Nie, idziemy do bastionu. Ale w bastionie nie będzie tego ziomka, Natek. Wow! Wow! Ja nigdy nie byłem w takim miejscu. Twierdza, widzę! Ej, tutaj są takie grubasy takie wielkie i one, ten, są trudne do zabicia. Nie, tak? Nie. W tym oto biomie najwięcej spełni się Endermanów. What? Jak tu jest epic! Oj, twierdza. Gdzie? Palcem pokazuje na monitorze. To jest twierdza? Tak, ale najpierw musimy się tam dostać. Chwila, moment. Co to jest? Enderman. Enderman. Ale chwila, moment. Jak, nie, ja, jaka twierdza? Ja nie widzę tej twierdzy. Obok. Gdzie widzicie twierdzę? Widzicie? A, to! O! Chłopaki? Tak? Jezus, bo ja mam tu dwa szkielety. A, dobra. Jak uciekł? Chodź, ja też to widzę. Mam łuk! Odsuń się! Odsuń się! Dziękuję. Proszę. Uderzyłem! O, fuck. No nie, uderzył piglinę, nas też zaatakuje? Coś to się nie spełni! Dobra, ej, szybko znajdźmy to, co mamy szukać! No już statek jest poza... A, jest pode mną! Mieczem! Mieczem! Ale co mam mieczem? Miecz po lewej ręce! Mieczem! Mam po lewej ręce! Zabiłem! O, mam! Mam w lewej ręce nie mam. Miecz, Mati! Czego ty nie rozumiesz? Że może tak już nie działa! O, tutaj są, tutaj jest ich... O! Statek mieczem!
No kurde! Działa! No ale ty, chodzi o to, że ty musisz główkę ten... No wiem i mówię, że to działa, bo mam w lewej ręce! A! Nie działa! Mati, twój mózg nie działa! Dobra, ej, szybko, walczmy, walczmy! Zabijajmy je! No nie ma szkieletów już nigdzie! Są! O Boże! A, pół HP! Co? Pół HP! A! Musimy to zdobyć, bo nie będzie... A! Z przodu, z przodu, z przodu! Z przodu jest ich dużo! Pomocy! Czekaj, uciekaj! Niszczę spawner! Ile mam HP? Ile mam HP? Ty się... Kurde! Bardzo dużo ich tutaj jest! Bardzo dużo! Dobra, uciekam, uciekam, uciekam! Chłopaki, idę! Umieram! Nie wiem ile mam HP! O, dużo mam HP! Dobra. Czy ktoś to zebrał? Nie, nikt tego nie zebrał. Dobra, rozświetlmy to, ja tutaj nic nie widzę. Luwer, uważaj! Co? No świnie ciebie atakują! Nie atakują mnie, nie atakują, patrz. Atakują! Dlaczego niby? Czekaj, chodź do góry, chodź przerąbane, do góry! Przerąbane! Przerąbane, chłopaki! Ja cię chycę, nie wiedziałem, że to będzie aż takie trudne. Daj, mam stepy z czterech, pięciu, sześciu! Oh my goodness! O kurde! Chłopaki, musi nam się udać! Mati, no ja miałem dobić! Ty nie masz odrzutowca, ja mam odrzutowca! Czego ty nie rozumiesz? Chłopaki, musi nam się udać! Nie kłóćcie się! No wiem! Ale może byście się dogadali! Nie mogę spaść! Nie mogę! Co za parówa? Idź stąd! Teraz wypadł! Ja cię kręcę! Bez kitu, to jest takie trudne! Au, au, dlaczego dostaję obrażenia? Nic mi nie zaatakowało! Tylko, że jest taki problem, nie ma główki nigdzie. Ja cię chyca, no. Mam lepsze panie, skąd się biorą te blazy? One się same spełnią. Nie, one muszą mieć... Nie, to w twierdzach teraz jest zmienione, one się same spełnią. No. One są giga denerwujące. Mam tutaj szkieleta. Gdzie? Nie, już go zabiłem, nie ma nic. Zobacz, czy ty masz maksymalnego ekipunku, ty może nie podniosłeś. Nie, patrz na itemy, nie ma. Ja cię chyca, no. Musimy to dzisiaj zdobyć. Mam! Masz! Wracamy! Les! Wracaj! Jezus, ale nas gonią! Ile ich jest? Szybko. Masz? Jezu Chryste! Jest! Udało się! Setko! Uciekajcie! Mocno spadłem! Szybko! Szybko tu! Jest! Widzowie, udało się! Pokaż to! Pokaż! Rzuć! A pokazasz ci coś fajnego? Mamy to! Dobra, wracamy! Kochani, zostawcie za tą akcję łapkę w górę! Idziemy do domu! Jest portal, w końcu! O Boże, w końcu! Na tak jesteśmy! Chodźcie! Ej, w ogóle, Lufer, co zrobiłeś z Jakubem, jak on już On jest w latarni. No, w latarni jest. Ja go przeniosłem. Gdzie jest Emilia? Nie wiem. Ona jest z Molaksem, powinna być. Emilia, jesteśmy! Zdobyliśmy! Lufer, szybko do mojego domu. Smolak się pewnie zmienia. Szybko! Chodźcie! Go! Miejcie zbrojki! No mam cały czas! Cały czas, nie zdejmujcie ich! O nie! Mówiłem, Smolak się... Chodźcie szybko, go! Ręce! No nie, Smolak, dlaczego? Jesteśmy, Emilia! Lufer! No? Smolak się zamienia, jest z Emilią w domu. Napisała to, szybko. Dobra. Zbrojki załóżcie, koski, zbrojka! Emilia? Jestem na górze! Masz zbrojkę? Nie. Czemu nie masz zbrojki? Jak się on czuje? No, coraz gorzej. Minimalnie zbladł. Lufer, dziękuję, że mogłem być twoim przyjacielem. Stary, my cię odratujemy. Spokojnie, będziesz jeszcze żył, biegał i... No wiesz... Przepraszam, że będziecie musieli mnie zabić. Wiem, że to będzie dla was trudne. Nie, Smolaks. Za długo nam to zajęło. Zdobyliśmy czaszkę. Niedługo będziemy mieli ten wywar. Znajdziemy cię i odratujemy, okej? Okay? Dobrze. Smolaks, chodź tu do mnie. Mogę tak umierać codziennie przy tobie. Chłopaki, nie mamy czasu. Trzeba go zabić. Ja nie patrzę, nie.
Odsuń się, Emilia. Wybacz, Smoraks. Pani, napiszcie komentarz. Żegnaj, Smoraks. Jest to komentarz do losowania. Widzimy się w sobotę o 9:30 na odcinku. Trzymajcie się i papa. Jego kupa. Uratujemy go, Emilia. Obiecuję ci to.